To jest wykres słupkowy pokazujący liczbę wydmuchanych balonów z gumy do rzucia. Pewnie podczas jakichś zawodów. Mamy czterech dmuchaczy, i na wykresie widać, ile balonów każdy z nich wydmuchał. Chcę obliczyć najpierw średnią wydmuchanych balonów, a potem obliczyć to, jak bardzo dane są rozproszone, jak bardzo różnią się od średniej. I zrobię to obliczając odchylenie przeciętne. Czyli średnie bezwzględne odchylenie od średniej. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie samodzielnie obliczyć średnią wydmuchanych balonów, a potem odchylenie przeciętne. Ok, krok pierwszy, średnia. Średnia to suma wszystkich wartości, w tym przypadku wszystkich wydmuchanych balonów, podzielona przez ich liczbę. Przez liczbę punktów pomiarowych. Manuela wydmuchała 4 balony, Zosia wydmuchała 5 balonów. Jadwiga wydmuchała 6 balonów, Teresa tylko 1. Mamy 1, 2, 3, 4 punkty pomiarowe. Dzielimy przez 4 i to się równa. 4 dodać 5 to 9, dodać 6 to 15, dodać 1 to 16. Czwartych równa się 4. Czyli średnia wydmuchanych balonów wynosi 4. Możemy zaznaczyć to na wykresie poziomą linią. To jest średnia wydmuchanych balonów. Ok, krok drugi odchylenie przeciętne, czyli średnie odchylenie bezwzględne od średniej. Czyli obliczymy, jak bardzo każda z tych danych odchylona jest od średniej, jak bardzo różni się od średniej. Wiem, że słowo średnia pojawia się dwa razy w każdym zdaniu średnio, i może Was to trochę myli, ale mam nadzieję, że im dalej będziemy się posuwać w tym przykładzie, tym więcej będziecie widzieli w tym sensu. Jak bardzo od średniej różni się wynik Manueli? Manuela wydmuchała 4 balony i średnia też wynosi 4. Czyli jej wynik w ogóle nie różni się od średniej. Odchylenie bezwzględne jej wyniku od średniej wynosi 0. Możemy na wykresie zaznaczyć sobie bezwzględne odchylenie od średniej dla każdego dmuchacza. Dla Manueli wynosi 0. Jej wynik w ogóle nie różni się od średniej. Teraz Zosia. Wynik Zosi różni się od średniej o 1. Widać to na wykresie. Jej słupek jest o 1 wyższy od średniej. Powiedzielibyśmy, że różni się od średniej o 1 bez względu na to, czy byłby o 1 wyższy, czy o 1 niższy, bo interesuje nas tylko różnica bezwzględna. Dla Zosi bezwzględna odchyłka od średniej to 1. Dodać 1. Teraz Jadwiga. Jaka jest jej bezwzględna odchyłka od średniej? Widać na wykresie, że 2. Jej wynik jest o 2 większy od średniej. Dla Teresy. Liczba balonów, czyli 1 od średniej, różni się o 3, jest o 3 niżej niż średnia, czyli jej bezwzględna odchyłka od średniej to 3. I teraz chcemy obliczyć średnie odchylenie od średniej. W nazwie występuje słowo przeciętne, czyli średnie odchylenie od średniej, czyli z tych czterech liczb obliczymy średnią. To są bezwzględne odchylenia od średniej dla każdej z zawodniczek, a średnia z tych odchyleń to suma podzielona przez liczbę danych, czyli przez 4, i otrzymujemy 0 dodać 1, dodać 2, dodać 3 to 6, podzielone przez 4. 6 czwartych, czyli 3 drugie. Oznacza to to samo co 1 i 1 druga, co możemy też zapisać jako 1,5 1 i 0. Daje nam to obraz, możemy powiedzieć, że jest miarą tego, jak nasze dane różnią się od średniej, od czwórki. Podejrzewam, że część z Was może sobie teraz pomyśleć, że przecież mieliśmy taki skomplikowany wzór na odchylenie przeciętne, wzór z tymi wszystkimi wartościami bezwzględnymi i w ogóle taki trudny. Ale tutaj zrobiliśmy to samo, co ten skomplikowany wzór. Te wszystkie wartości bezwzględne to tylko sposób na zapisanie dla każdej danej, jak bardzo różni się ona od średniej, obojętnie czy różnica jest w górę czy w dół. Wartość bezwzględna powoduje, że nie musimy się przejmować, w którą stronę wynik różni się od średniej. Jeżeli różni się o 3 w dół, to to jest 3. Jeżeli różni się o 2 w górę, to to jest 2. Nie dodajemy do tych liczb znaków plusa czy minusa. Możemy, dla pewności, że uzyskamy ten sam wynik, obliczyć to samo według tego skomplikowanego wzoru. Dla Manueli wydmuchała 4 balony. Od tego odejmujemy średnią, czyli 4. Z tego wartość bezwzględna. To jest jej bezwzględne odchylenie od średniej. Oczywiście to się równa 0. Zosia wydmuchała 5 balonów. Średnia to 4. To samo dla Jadwigi. 6 balonów. Odjąć średnia 4. I to samo dla Teresy. 1 balon, średnia 4. I dzielimy przez liczbę danych. Żeby nie było wątpliwości, ta czwórka to średnia. To nie jest liczba zawodników. To jest średnia. Bierzemy po kolei każdą z danych i sprawdzamy, jak daleko leży od średniej. Stąd ta czwórka przy każdej danej. Potem obliczamy wartość bezwzględną, bo nie interesuje nas, w którą stronę. Interesuje nas tylko, o ile każdy z punktów jest odległy od średniej. No i jak się przyjrzymy dokładniej, to to, to jest to 0. Wartość bezwzględna z 5 odjąć 4 to 1. To to samo 1 co tutaj. Na wykresie też widać, że to 1. Wartość bezwzględna z 6 odjąć 4 to 2. To jest ta dwójka. Na wykresie to ta dwójka. 1 odjąć 4 to minus 3. I wartość bezwzględna to 3. To jest ta trójka. I ta odległość na wykresie. Dzielimy to wszystko przez 4 i również otrzymujemy. 1,5. i pół. Mam nadzieję, że przykład był interesujący.